Uliczniaki. Pierwszy raz w sumie. Pierwszy raz, tak, szanowni państwo, bo dzisiejszy koncert można powiedzieć, że jest debiutem w formie projektu Uliczniaki. Jest to projekt wywodzący się z kapeli podwórkowej Ferajna Bydgoska, w której gramy na co dzień. Stwierdziliśmy, że są też takie piosenki, które kapeli nie będą brzmiały tak, jak powinny. Że są to utwory, które będą brzmiały najlepiej wykonywane przez dwóch. Stąd pomysł na Uliczniaków. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie całej światłowni. Bo tak jak słyszeliśmy przed chwilą, to państwo są na światłowni, także państwu szczególnie dziękujemy. Szanowni państwo, dzisiejszy koncert jest pod niebiańskim patronatem Stanisława Grzesiuka. No dobrze, ale kim był ten Stanisław Grzesiuk? Nasze koncerty, znaczy my jako uliczniaki, szanowni państwo, no, nawet też w kapeli, nie lubimy prowadzić koncertów. Wolimy, kiedy prowadzi je publiczność, tak jak to bywało na ulicy, tak jak wyglądało to na ulicy. Jest niby scena, jest widownia, ale najlepszą sceną jest rzeczywiście ulica, a najlepszym nagłośnieniem jest odbijająca dźwięk kamienica naprzeciwko. Wtedy są najlepsze warunki do folkloru miejskiego. Także sprawdzimy państwa wiedzę. Stanisław Grzesiuk. Któż to taki? Warszawiak. Warszawiak. Z okresu powojennego. A urodził się przed wojną. Tak. Napisał 3 książki. O, dobrze. Tytuły? 5 lat kacetu, na marginesie życia i pierwsza bosa, ale ostroga. Tak jest, bosa, Panie Kamilku, to się będzie teraz z tym pomylić. Te teksty też tak fajnie znasz, nie? Prawie. No, fanka, Grzesiuka, tak jest. Niedawno obchodziliśmy urodziny Stanisława Grzesiuka, bo urodził się... Czekaj, może na ile? O, nie powiem. A co ja, alfa i omega? No, tak pani się na początku zaprezentowała. Stanisław Grzesiuk urodził się, niedawno było stulecie w sumie, niedawno, 7 lat temu, 6 lat temu, przepraszam, urodził się 6 maja. 1918 roku i nie był warszawiakiem. No, niestety urodził się w Małkowie koło Chełmna. Dokładnie, prawie więc... Nasz. Prawie nasz. Prawie nasz, bardziej nawet, nie? Dopiero z rodzicami wyemigrował do Warszawy i dopiero zakochał się wtedy w Warszawie. Zmarł w 1963 roku, już w Warszawie, w styczniu 21. Można powiedzieć, że no tak, piewca obyczajów, kolorytu Warszawy, prawda? Dzięki niemu wiemy tak naprawdę, jak ta Warszawa przedwojenna wyglądała. Jak chyba najbardziej dzięki niemu to wiemy. Można go porównać troszeczkę z tym opisywaniem takiego zwykłego, codziennego życia. Że inaczej, do niego, Grzesiuka, można porównać bydgoskiego wieszcza Sulimy Kamińskiego. Gdzie też w trylogii pięknie, przepięknie opisał czasy przedwojenne, wojenne i powojenne Bydgoszczy. Cóż, szanowni państwo, jak to było z tym folklorem miejskim? Zazwyczaj to wyglądało w ten sposób, że przyjeżdżali ludzie do miasta, ze wsi, brali ze sobą instrumenty i po prostu grali. Po prostu grali i w ten sposób zarabiali na życie. A gdzie grali? No zazwyczaj chciały w lokalach.
śpiewa. Rajna tańczy, wszystko zdrowi. Z szacunkiem i Bożym może skończyć, że gdy najnojnej bawimy się. Skończyły Moire, ale jedynie znał jej i naraził się dlatego na dół, to jest skończył się, skończyły mej. Ja zatargę się do szwórco, smętnie piszczelą się skończ. A kat Maciejewski tam pod szubienicą na dusia czeka już. Harmonia na trzy czwarte świta śnie. Rajna tańczy, wszystko zrobi. Szacunkiem Bożym może skończyć źle, gdy na grojnej bawimy się. Chowaliśmy się wszyscy razem w jednakowych lub zbliżonych warunkach. Na przykład czasem wystarczyło, że ktoś został bezrobotnym i długo nie mógł znaleźć pracy. W domu bieda, ale chłopak do złodziejstwa się nie bierze. Latem stara się dostać na publiczne roboty, zimą do śniegu. Pewnego dnia był w grupie chłopaków, którzy coś skradli, więc i jemu dali przypadającą na niego część. Następnym razem już sam rozejrzał się, czy czegoś nie da się ukraść. A później już szukał okazji. Wreszcie wpadł. A po odsiedzeniu wyroku otrzymanie stałej pracy było już niemożliwością. I tylko takie życie mu zostało. Inny uczciwy człowiek w awanturze skrzywdził przeciwnika. I znów pozostawało mu tylko życie człowieka wyjętego spod prawa, bez możliwości otrzymania stałej pracy. Z tego też powodu powstała zasada: kapować nie wolno. Stanisław Grzesiuk, Boso, ale w Ostrokach. Opowiemy, szanowni państwo, opowiemy państwu teraz pewną historię. Historię, szanowni państwo, która, jakby to powiedzieć, jest historią z życia wziętą. Opowiada o losach właśnie takiego chłopaka, o którym przed chwileczką państwu sam pan Grzesiuk napisał. Jest chyba najbardziej znaną historią złodziejską, bandycką, jaka kiedykolwiek powstała. I była wykonywana przez Grzesiuka. To jest ciekawe, że wiele utworów, które Stanisław Grzesiuk wykonywał,
utworami, niekoniecznie jego autorstwa. Nie znamy autorów tych opowieści. Wiemy, że Krzysiuk jest popularyzowany. Natomiast te opowieści po prostu krążyły. Krążyły po Pradze, po Woli. Krążyły i roznosiły się słowo za słowem. Panie Kamilku, proszę się uprzejmie. Chcielibyśmy, żeby się Państwo razem z nami zaśpiewali balladę. Felek Stankiewicz był chłopak morowy, przyjechał na urlop, sześciotny godniowy. Ojra, tarira, ojra, tarira, ojra. Czas koleś stop. Szanowni Państwo, widzicie Państwo, właśnie zdarzyło mi się nic, zdarzyło mi się coś, co można nazwać folklorem miejskim. Pamiętam się jeszcze raz, tak zaczynali 5 razy. Urlop się kończy, czas na wojska wrócić, ale Feluciowi żale koleś podrzucić. Ojera, darira, ojera, darira, ojera. Ojra, darira, ojra, darira, ojra, darira, ojra.
walka stankiewiczana, łóżku schwytajcie, ojera, karina, ojera, karina, ojera. A było podobno, szanowni państwo, więcej. Było podobno więcej tych zwrotek. Szanowni państwo, z czym się państwu kojarzy właśnie ten folklor miejski? Mówią, że to jest coś, co wywodzi się z marginesu. Prawda? No tak. Można tak stwierdzić. No, sądzę po tekstach. No tak, no teksty jak najbardziej, ale... zacytuję państwu, szanownemu. No tak, no bo to są teksty z Bereźnia, tak? Ciut. No ciut z Bereźnia, prawda? Pani poczeka, jak piekł z uszaka pani usłyszy. To dopiero. No dobrze. Ale teksty z Bereźnia, prawda? Takie... nie, no teksty o życiu, no. No dobrze, ale... czy one się różnią od tej ludowizny, czy nie? Nie za bardzo. Chodź, moja dziewczyno, zabieraj się z nami i powiedz, że się serwianek wsieni na te drzwiami. Kraków, dobrze pamiętam? Tak. Tak. Kraków, prawda? Co tam jeszcze? Przyjdzie mój dzianeczek, wyblewi mi zagoneczek. No. Rzeszów. Szanowni państwo, no. Czymże ten folklor jest, jak nie tym samym, tylko w wydaniu ulicy miejskim, dokładnie. Mało tego, szanowne państwo. I o piciu opowiada, i o życiu opowiada, i o tym wszystkim, co się działo wokół. Czyli to samo, co folklor ludowy, prawda? Tylko, że jest jedna znacząca różnica. Będę się starał państwu udowodnić to dzisiaj. Że folklor miejski, szanowne państwo, ewoluuje i żyje dalej. O mój dzwonią, te mój dzwon, mnie nie dzwoni żaden dzwon, bo tak nie mówi. Yeah,
księdza do mnie nie wołajcie. Niech nie robi zbędny szok, tylko ty mnie, przyjacielu, spirytusem głowy strop, strop, strop. Tylko ty mnie, przyjacielu, spirytusem głowy strop, strop, strop. Prosił cię, nie. Nie mam wiary, panie, żeby zacząć. Pójdzie.
ojciec Edmunda miał wzniosły cel na dobroczynny cel dawał wiele. Nieraz mawiał: o przyjacielu, człowiek powinien położyć do cel. I posłuchali ojca synowi, każdy ma cel, lecz mu pokowie. I posłuchali ojca synowi, każdy ma cel, lecz mu pokowie. A nie, jeden z nich koronuje. Teraz będzie trochę popyt głosu, szanowni państwo. Będzie popyt głosu, ale nie tylko. Na starym rynku, w mieście Bydgoszczy, o który bardzo się włodarz troszczy, zdecydowali robić remonty, prostować płytki, wyczyścić ponty. Wy w pracy mieli, wiele wciąż piwo, teraz jest rynek. Cholernie krzywo, my w pracy mieli, pili wciąż piwo, teraz jest rynek, cholernie krzywo. Teraz wam powiem i będę szczery, zaszła w Bydgoszczy potrzeba opery. Więc ogłosili wielkie budowę, filtre do płotka będzie gotowe. Końcu szczęśliwi miejscy artyści, budowa trwała lat ze 30. Końcu szczęśliwi miejscy artyści, budowa trwała lat ze 30. A nie skończyli. Ja widziałem. Się okazało po 30 latach, że jej mieście czwartego kręgu zabrakło, panie. Zapomnieli. Mieszka w Mordonie piękna Aldonka, Staśka z Miedzynia chce za małżonka, więc się wybrała komunikacją. Staśko już czeka z pyszną kolacją, lecz z blat, gdy tylko doń dojechała, z Mordonu jadąc się zestarzała. Lecz z blat, gdy tylko doń dojechała, z Mordonu jadąc się zestarzała. To przecież nie miałem jeden. Chodził Twardowski po starym rynku, szukał wieczerzy, no i spoczynku. Aż w końcu znalazł spokój i ciszę, zwała się karczma po prostu Węgliszek. Dawniej zjadł chłodziec, wypił kokaja, teraz by zjadł tam dwa pieczy jaja. Dawniej zjadł chłodziec, wypił kokaja, teraz by zjadł tam dwa pieczy jaja. Tak, tak, tam jest restauracja teraz, gdzie Węgliszek. I serwują, szanowni panie, bo to jest restauracja meksykańska, serwują pieczy jądra. Strach pomyśleć, w jakim sosie. Pamiętacie państwo, kiedyś ekonomista w mieście stołecznym był za ministra. Wiele miast widział, wiele odwiedzał, jednak ogółem niewiele wiedział. Był w Koronowie, był też w Uboszczu, pierwszym człowiekiem zaś był w Bydgoszczu. Był w Koronowie, był też w Uboszczu, pierwszym człowiekiem zaś był w Bydgoszczu. Ale nie jest tak źle, szanowni państwo. Ja tu widzę gości z Torunia i ja już nie mogę sobie darować teraz, naprawdę. Nie mogę. Bardzo lubię tych gości, ale nie wiem, czy oni nie polubią. W mieście Toruniu mieszka niewiasta, przygarnia kotki z całego miasta. Małe i białe, siwe i rude, czarne, brązowe, grube i chude. Dobre serduszko ma naturalnie, a oprócz tego ma aż te czarnie. Dobre serduszko ma naturalnie, a oprócz tego ma aż te czarnie. Panie Kamil, zakończ to pan jakoś ładnie. Ja
szanowni państwo, taki moment, kiedy podczas koncertu zarówno wykonawcom, jak i gościom zaczyna się chcieć pić. I ten moment, właśnie w tym momencie nastał. Dlatego, szanowni państwo, panie Kamiś, do hymnu proszę. Zobaczmy serdecznie do panu, tam na pewno czekają. I widzimy się za kilka minut.